Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja chciałam powiedzieć kilka słów na temat kwalifikacji pacjentów jako wykładnika sukcesu na podstawie własnych doświadczeń, ale również, żeby Państwu przybliżyć, to musimy trochę się cofnąć. A cofnę się dlatego też, żeby powiedzieć, że w zasadzie Lublin jest taką kolebką nowoczesnej chirurgii zaćmy już w latach 60. XX wieku, kiedy profesor Krwawicz opracował wydobycie soczewki za pomocą kryoekstraktora, ale zanim do tego doszło, to od 2000 roku przed naszą erą coraz częściej było to wszystko doskonalone i jak wiemy dalej doskonalimy i chirurgię, i elementy tej chirurgii zaćmy. Co się zmieniło na przestrzeni lat, to oczywiście metody chirurgiczne, fakoemulsyfikatory, ale oprócz soczewek wewnątrzgałkowych, na których dzisiaj się skupiamy, również metody implantacji. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że system implantacji, który w soczewce Ryone jest wykorzystywany, to jest zdecydowanie jeden z lepszych injektorów, z lepszych systemów, zarówno z tego, ponieważ materiały, z których zbudowana jest soczewka, uzależnia też od tej metody implantacji. Natomiast te metody, te injektory w tej chwili oczywiście standardowo różne są wykorzystywane kartridże i różne injektory, innowacyjne rozwiązania, różne systemy, każda firma opracowuje swój system, ale co jest ważne, żeby było to bezpieczne dla pacjenta. Żeby było bezpieczne dla pacjenta, to dobrze jest, żeby to nie było dotykane, znaczy jak najmniej dotykania zarówno soczewki, jak i wiskoelastyku. Także ten system, który jest wykorzystywany, bardzo sprzyja temu, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, to również przekłada się na efekt zabiegu. I co jeszcze jest ważne, ta ścięta końcówka pod kątem 45 stopni pozwala na to, żeby nacięcie było poniżej 2,2 mm, nawet 1,65 można starać się wszczepić. Nawet te 2,2 mm to jest taka optymalne cięcie, ten dwustopniowy system, taka ergonomiczna konstrukcja, łatwa obsługa, jednoręczna obsługa, to jest bardzo wygodne, jeżeli chcemy podtrzymywać drugą ręką gałkę, to bardzo jest to ułatwiające. Jeszcze tylko pokażę, jak była ewolucja systemów preloadowanych w chirurgii zaćmy, ponieważ jak wiemy teraz, to już jest 2022 rok, około 40% rynku europejskiego w zachodniej Europie to są systemy preloadowane, czyli my idziemy również w tym samym kierunku, ponieważ jeszcze 10 lat temu tych systemów preloadowanych nie było, 8 lat temu już zaczynały wchodzić, w związku z tym, że Polska dąży też do tych najlepszych, również te systemy są wykorzystywane. A co do soczewek wewnątrzgałkowych? Od czasu, kiedy Sir Harold Liddell, i tu też trzeba o nim wspomnieć, ponieważ jest to ściśle związane z firmą Rainer. W 1949 roku po raz pierwszy w szpitalu Świętego Tomasza w Londynie wszczepił soczewkę, bardzo wiele się zmieniło. Ta ewolucja od tej oryginalnej soczewki Liddella, którą tutaj widzicie, aż do tej soczewki, którą teraz będziemy omawiać, przeszła bardzo wiele etapów, zarówno względem części haptycznych, jak i części optycznych, zarówno pod względem kształtu, budowy, materiału. Oczywiście mamy soczewki monofokalne, toryczne, dwuwieloogniskowe, akodomatacyjne i te najnowsze. A teraz co zrobić, żeby wybrać tą najlepszą soczewkę dla pacjenta? Bo jak wiemy, naturalna soczewka nie istnieje, taka, którą możemy zastąpić naszą naturalną tak po usunięciu zaćmy. Jest ważne, żeby ta soczewka wewnątrzgałkowa działała zgodnie z fizjologią oka pacjenta, żeby dawała maksymalne korzyści dla tego pacjenta, ale żeby to wybrać, to trzeba uzależnić to od wielu elementów. I ta kwalifikacja do danej soczewki to jest pierwszy etap, który może prowadzić do sukcesu albo do porażki. Musimy wziąć pod uwagę kilka spraw, i to również przy soczewce Ryone Trifocal, zawód pacjenta, oczekiwania pacjenta, wiek pacjenta, czy to jest pacjent starczowzroczny, czy jest to pacjent młody, niestarczowzroczny. Oczywiście możliwości chirurga, tu dałam znak zapytania, ponieważ to chirurdzy, my w Polsce jesteśmy bardzo dobrze wyszkoleni, jeżeli chodzi o chirurgię usuwania zaćmy, fakoemulsyfikację, ale chodzi o dostępność do tych soczewek. I tutaj ja muszę powiedzieć, że jako szef kliniki i katedry
uniwersyteckiej, gdzie jesteśmy jednostką publiczną, nie jest to takie proste u nas, żebyśmy mogli wykorzystywać te soczewki. Aczkolwiek udało się to i już w 2009 roku, jako pierwszy właśnie z firmą Rainer weszliśmy wtedy w taki kontakt i parę rzeczy, o których będę za chwilę mówiła, również udało nam się zrobić. Ale oprócz tego weźmy pod uwagę również stan zdrowia pacjenta. I to nie tylko ten stan zdrowia okulistyczny, ale również stan zdrowia ogólny. I tutaj, żeby do trójogniskowej soczewki pacjenta zakwalifikować, sugerowana jest rozmowa, i to dość długa rozmowa z pacjentem, żeby wychwycić te takie newralgiczne momenty, kiedy okazuje się, że pacjent ma zbyt wysokie oczekiwania albo jest zbyt dociekliwy, kiedy może po prostu nie tolerować pewnych elementów, które po wszczepieniu tej soczewki się mogą pojawić. Oczywiście warunki anatomiczne również bierzemy pod uwagę, ale wybierając tą soczewkę bierzemy pod uwagę konstrukcję, jakość materiału, z którego jest wykonana, jest to baza tego materiału, z którego od wielu, wielu lat firma Rainer soczewki wykonuje. Właściwości optyki soczewki również i jej działania. Dalsze rozważania to musimy wiedzieć, jak wybieramy soczewkę, czy chcemy soczewkę toryczną, czy chcemy soczewkę sferyczną, czy asferyczną. Oczywiście wybieramy hydrofobową, czy hydrofilną, refrakcyjną, dyfrakcyjną, białą, żółtą. Mamy tych soczewek wiele, ale jeżeli chcemy się skupić na tych soczewkach z firmy Rainer, bo to jest cała rodzina, tak można powiedzieć, soczewek firmy Rainer, to również mamy kilka do wyboru i żeby, jeżeli nie zakwalifikujemy pacjenta do soczewki trifokalnej, mamy już w tej chwili EMV-kę, która uzupełnia jakby to brakujące ogniwo u tych pacjentów, którzy się nie kwalifikują, o których zaraz powiem, do soczewki trójogniskowej. Oczywiście przede wszystkim podstawowa rzecz, niezależnie od tego, jaka to jest soczewka wieloogniskowa, jakiej firmy, na jakiej zasadzie działa, pacjent musi być zmotywowany, że chce mieć wszczepioną tą soczewkę. Nie namawiamy pacjenta, wręcz od niego chcemy usłyszeć, że on byłby skłonny zaryzykować takie czy inne niedogodności, żeby zredukować zależność od okularów. O tych modelach to Państwo już na pewno słyszeli. W systemie refrakcyjnym jest wykorzystywane zjawisko refrakcji optycznej przez zastosowanie koncentrycznych stref o naprzemiennej mocy do widzenia dalej i bliżej. I tutaj jest ważna wielkość źrenicy. Wprawdzie w nowych soczewkach, nowoczesnych soczewkach, takich jak jest soczewka Raiwan, o tej szerokości źrenicy się nie mówi, natomiast powiem również, jakie szerokość źrenicy bezwzględnie w naszych obserwacjach nie powinna być brana pod uwagę. I te objawy niepożądane. No niestety objawy niepożądane przy soczewkach trójogniskowych pojawiają się. To są te rozbłyski wokół źródeł światła, efekt halo, obniżenie poczucia kontrastu, czy też upośledzenie widzenia w warunkach mezopowych. To jest ważne, żeby pacjentowi wytłumaczyć, na czym te zjawiska polegają i czy on je po zabiegu zaakceptuje. Dlatego też do soczewek tych jest ważne, żeby był to staranny dobór pacjenta. Oczywiście wiedza lekarza na temat zaprojektowania tej soczewki, jak ta soczewka wygląda, jaka jest technika i tak dalej, to również jest ważne omówienie. Czasami pacjenci pytają, jaka to jest technologia budowy tej soczewki wieloogniskowej, jaką funkcję będzie spełniała, jak uzyskać całkowitą niezależność. Te soczewki trójogniskowe Raiwan posiadają technologię o doskonałej stabilności. I tutaj muszę powiedzieć, ponieważ wiele soczewek wieloogniskowych, wielu firm wszczepiałam i wielu pacjentów obserwowałam, muszę przyznać, że stabilność soczewki Raiwan Trifocal jest bardzo dobra. Zarówno stabilność rotacyjna, skrętna, jak i fiksacja w torbie soczewki. Soczewka toryczna również ma bardzo dobrą stabilność rotacyjną i skrętną w torbie soczewki. To jest ważne, ponieważ jak Państwo wiecie, nawet niewielka decentracja, niewielkie przesunięcie może bardzo
mocno wpływać na jakość widzenia, również i na samopoczucie pacjenta. Tutaj jest pokazane kilka slajdów, ale również może się otworzy film, jeżeli nie wiem, czy ten film Państwo widzicie, jak bardzo łatwo jest, wszczepia się tą soczewkę ze względu na to, że ten injektor ma bardzo wąskie zakończenie. Można nie z przyłożenia, bo tutaj akurat radzę nie z przyłożenia, a raczej właśnie w ten sposób, żeby bezpośrednio obie części haptyczne umieszczone były w torbie soczewki, a tutaj również widać, jak ogniskując mikroskop w góra-dół, jak widać, jak duży zakres ogniskowania jest, widzimy ostro w tej soczewce. I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, to jest właśnie ten lock and roll, jak to się mówi, czyli bardzo takie wolne, może jeszcze raz puszczę, bardzo wolno rozwijająca się soczewka, co jest również ważne przy tym, jeżeli my chcemy, wiemy, że niektóre soczewki mamy tak zwane wyskoki z kartridża, natomiast tutaj bardzo łatwo jest kontrolować. Właśnie jest też to zaletą tego injektora, że możemy kontrolować sposób implantacji. Lepsze rezultaty pooperacyjne są niezależne od rozmiaru źrenicy. Pan Łukasz również o tym mówił. Jest to również spowodowane tym, że ta soczewka ma mniej pierścieni w strefie optycznej niż inne soczewki trójogniskowe i to minimalizuje aberracje i poprawia widzenie nocne. Tutaj jest również ten wykres taki, to jest dosyć ciekawa sprawa, znaczy ważna sprawa, żeby to zrozumieć i żeby pacjentowi wytłumaczyć, na jakie odległości będzie widział wyraźnie, z jakich odległości pracuje. I tutaj ten zawód pacjenta przy wyborze jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli mamy kierowcę, który będzie jeździł, a będzie jeździł głównie nocą, on również musi wiedzieć o tym, że nocą to widzenie w tych fotooptycznych zjawisk będzie większe. Natomiast jeżeli jest to człowiek, który pracuje w biurze, przy komputerze, niewiele się porusza, to ta soczewka będzie doskonałym wyborem dla niego, oczywiście przy tym, jeżeli będzie się medycznie kwalifikował. Główne powody niezadowolenia pacjenta, kontroluję trochę czas, żeby nie przekroczyć, główne powody niezadowolenia pacjenta po implantacji soczewek premium są takie same zarówno przy soczewce trójogniskowej, jak i przy soczewce EDOF, czyli oczywiście musimy wziąć pod uwagę zmętnienie torby tylnej, suchość oczu, dekoncentrację, czy niewłaściwą szerokość źrenic, nieprawidłowości aberometryczne i zmniejszoną wrażliwość na kontrast. Tutaj nie bez powodu jest pokazana topografia rogówki, ponieważ jest to jedno z badań, które jest podstawowe przy kwalifikacji pacjenta do soczewki premium. Ta powierzchnia oka, która jest odwzorowana w topografii rogówki, oczywiście nie mówię o oglądaniu w lampie szczelinowej, ale również wiele nam powie. Jeżeli to jest pacjent z nierozpoznanym, niezdiagnozowanym i nieleczonym suchym okiem, wtedy należy go przygotować przed decyzją i przed obliczeniem soczewki. Soczewki Ryan Trifocal oczywiście są bardzo dobre dla korekcji pseudofakiny w starczu wzroczności. I tu u tych pacjentów takich 60+, będą idealną soczewką. Ci pacjenci są najbardziej zadowoleni, ponieważ udaje im się uniezależnić od okularów w zasadzie w 90%. Ale żeby właściwie wyselekcjonować pacjentów, należy zbadać również odcinek tylny, wykluczyć pacjentów, którzy mają zmiany w obrębie zarówno powierzchni oka, jak i plamki żółtej, czy w ogóle w biegunie tylnym, określić oczywiście, co jest przyczyną tych zmian i bardzo ważne również jest rozmowa z pacjentem, to co już wcześniej powiedziałam, aby wyjaśnić wszystkie czynniki, które są związane z wynikami operacji, z możliwymi działaniami niepożądanymi, omówić technikę chirurgiczną i podkreślić, znaczy szczegółowo przeanalizować te elementy, o których mówiłam, czyli życie codzienne i zawodowe. To badanie w lampie szczelinowej, wykluczenie chorób współistniejących, wykluczenie makulopatii, wykluczenie słabości więzadeł, to jest również ważne, bo podwichnięcie soczewki nie jest pożądane, ponieważ raz, że objawy fotooptyczne, dwa, że ostrość wzroku słabsza, a trzy, może dojść nawet do całkowitego przemieszczenia soczewki. I to wyliczenie resztkowego pooperacyjnego astygmatyzmu. Ja pamiętam początek współpracy
pracy z firmą Rainer, gdzie musiałam wysłać topografię rogówki pacjentów operowanych przeze mnie przed i po zabiegach, gdzie wyliczono mi, w którym miejscu powinnam robić cięcie, żeby soczewki, te fleksy, toryczne soczewki, miały jak najmniejszy resztkowy pooperacyjny astygmatyzm. Oczywiście wykluczamy również z soczewek premium i w tym również soczewki Raiwan Trifocal pacjentów z jaskrą, z zespołem pseudoeksfoliacji, z podwichnięciem soczewki czy z stożkiem rogówki. Ze stożkiem rogówki to zależy też od tego, jak zaawansowany jest stożek i w jakim wieku jest pacjent. Nie radzę wszczepiać nigdy i dyskwalifikuję pacjentów zarówno z dystrofiami śródbłonkowymi, z dystrofią Fuchsa, jak i z dystrofią Kogana. Oczywiście pojawiają się w literaturze doniesienia dotyczące implantacji soczewek EDOF w przypadku dystrofii Fuchsa, więc tu można rozważyć soczewkę EMV. Natomiast jeżeli chodzi o soczewkę Raiwan Trifocal, to u tych pacjentów ona będzie na siebie, ta dystrofia, zmiany rogówki, czy w dystrofii Kogana, czy Fuchsa, będą nasilały zjawiska fotooptyczne. Oczywiście nie muszę mówić, że taki stan po RK to wymaga szczególnej troski o takiego pacjenta, więc na pewno soczewki premium to jedynie z wydłużoną ogniskową, czyli soczewki EDOF-y. Co do patologii źrenicy, to indywidualne podejście do każdego pacjenta, ponieważ taka patologia źrenicy może się wiązać z tym, że jest to zespół Marfana i wtedy śródoperacyjna ocena mogłaby doprowadzić do tego, że nie będziemy mogli wszczepić soczewki. Natomiast oczywiście mamy w tej chwili możliwości diagnostyczne większe, UBM i inne badania obrazowe, które pokażą, czy jest tak, czy nie. Właściwa selekcja pacjentów, przeciwwskazanie, to co powiedziałam, rozmiar źrenicy poniżej 2,5 mm. Po prostu niewyraźnie widzą z bliska ci pacjenci. Oznaczenie kąta alfa i kąta kappa, powikłania śródoperacyjne omówione, czyli ta decentracja soczewki. Jeżeli mamy soczewkę monofokalną w drugim oku, to jest również do dyskusji, ponieważ mamy już pacjentów takich, którzy mieli wszczepione soczewki trójogniskowe w jednym oku, a monofokalną z różnego powodu wszczepioną w drugim oku i ci pacjenci akceptują taki stan, natomiast oczywiście musi to być ich wybór. No i cały czas dyskusja na temat zawodowych kierowców, szczególnie często pracujących nocą lub tych pacjentów, którzy mają bardzo wysokie wymagania dotyczące wzroku, architekci pracujący głównie do bliży. Również schorzenia neurologiczne, w zasadzie pacjenci z SM czy z chorobą Parkinsona są dyskwalifikowani, to jest przeciwwskazane do soczewki trifokal. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, którego już zakwalifikowaliśmy, wytłumaczyliśmy mu wszystko, a nagle dzieje się coś w czasie operacji, czy na przykład mamy decentrację soczewki i nierówną kapsuloreksję, pęknięcie torby, przedarcie tej torby, utratę ciała szklistego, czy uszkodzenie źrenicy, co się może zdarzyć, uszkodzenie więzadełek, jednak sugerowałabym wziąć taką opcję pod uwagę wymiany, jeżeli to jest pierwsza soczewka w pierwszym oku, czyli nie mamy w drugim oku wszczepionej już soczewki wieloogniskowej, jednak wymienić ją na soczewkę jednoogniskową. Idealnym kandydatem do soczewek premium, w tym do soczewek Raiwan Trifocal, to są pacjenci, którzy są aktywni stylem życia, zmotywowani do zmniejszenia zależności od okularów, bez chorób ogólnych lub chorób oczu, które mają wpływ na ostrość pooperacyjną wzroku i pacjenci nadwzroczni są lepsi. Doświadczenia z innymi soczewkami wewnątrzgałkowymi z rodziny Rainer to soczewki Teflex. Tutaj jest zdjęcie soczewki Teflex wszczepionej pierwszy raz u nas w klinice, to był 9 września 2009 roku w osi 20 stopni. Pacjentka miała wszczepiona, ta pacjentka cały czas jest pod naszą kontrolą. Oczywiście tych pacjentów było więcej. Analizę takich soczewek Teflex po 4 latach przeprowadziła jedna z lekarek i to był temat jej pracy doktorskiej, w ogóle soczewki toryczne, później również soczewki M-Flex, też 2009-2012 rok, sulkofleksy, M-Flex tory, toryczne soczewki, wieloogniskowe soczewki z nadatkiem torycznym i teraz te najnowsze Raiwan Trifocal. Ja pokażę te nasze doświadczenia na podstawie tego, jak oceniliśmy jakość widzenia u pacjentów z aćmą i starczowzrocznością po implantacji tej soczewki właśnie najnowszej trójogniskowej Raiwan.
To był 2018 rok. W tej chwili już to jest prawie 4 lata. Niektórzy pacjenci są pod obserwacją, jednak to już te informacje, o których teraz tutaj mijamy, to było pokazałam już wcześniej. Tutaj jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na te, od czego zależą te lepsze rezultaty pooperacyjne, od niezależności od szerokości źrenicy, mniej tych pierścieni w sferze tej optycznej niż inne soczewki i to, ten zakres 37,5 cm, czyli naddatek do bliżej 3,5 dioptrii, do odległości pośrednich 1,70 plus 1,75 dioptrii i do dali to trzecie ognisko. No i to, co teraz chcę pokazać, czyli ocenia tych wyników refrakcyjnych i funkcjonalnych u pacjentów, u których wszczepiliśmy, to byli wszyscy pacjenci dorośli, bez astygmatyzmu rogówkowego, poniżej pół dioptrii w zasadzie, bez schorzeń rogówki i tak dalej, to o czym mówiłam, ocenialiśmy u 16 pacjentów, było tylko 32 oczu. Ta analiza przeprowadzona, tych pacjentów mamy w tej chwili więcej, ale tą analizę, którą pokazuję, to jest u tych pacjentów siła łamiąca soczewek od 12,5 do 25 dioptrii, standardowa fakoemulsyfikacja i okres obserwacji. Tutaj mamy po 24 miesiącach zarówno ostrość wzroku skorygowana, jak i nieskorygowana. Dodali bardzo dobra, bo ona była stabilna u w zasadzie wszystkich pacjentów. Tutaj jest ostrość wzroku do odległości pośrednich. I tutaj przy odległościach pośrednich to bardzo różnie pacjenci to oceniają. Są pacjenci tacy, którzy uważają, że ta odległość pośrednia na odległość wyciągniętej ręki, czyli te 75 cm jest dla nich optymalna. Jest to praca przy komputerze, nie wymaga to żadnej dodatkowej korekcji okularowej. Tak samo jak skorygowaną i nieskorygowaną ostrość wzroku oceniamy na te trzy odległości, czyli 70-75 i 37-40 cm. I ta odległość do bliży również już zarówno od razu po zabiegu bardzo dobry, ulegała poprawie w stosunku do przed zabiegiem, ale to jest ważne, że przez cały okres obserwacji była stabilna. I co ciekawe, po 24 miesiącach w przypadku tych pacjentów, których my obserwowaliśmy, w tej grupy pacjentów, tylko w dwóch przypadkach była konieczność wykonania kapsulorekcji tylnej. I byli to pacjenci, którym nie udało się wykonać dokładnego oczyszczenia torby, ponieważ była tak zwłókniała torba tylna, że no mogło się to skończyć koniecznością odroczenia, znaczy zmiany w ogóle soczewki, którą wszczepialiśmy. W związku z tym w późniejszym czasie była wykonana kapsulotomia tylna. Oczywiście refrakcja bardzo stabilna, refrakcja zarówno sferyczna, jak i cylindryczna, stabilna. Oczywiście w tych przypadkach u pacjentów, u których wykonaliśmy tą kapsulotomię tylną, doszło po zabiegu do małego przesunięcia o 0,25 do pół dioptrii i ci pacjenci po zabiegu potrzebowali korekcji okularowej. W 12-miesięcznej obserwacji nie stwierdziliśmy zarówno w 12, jak i w 24-miesięcznej tego przemieszczenia i decentracji soczewki. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było prawidłowe. To oczywiście to, że dotyczące ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ jak Państwo wiecie, soczewka firmy Rainer posiada specjalnie ten Apple Anti-Voting Technology. To jest ta technologia przeciwrotacyjna, która ona jest trochę pod takimi krawędziami ostrymi. Ona jak się mocno uplasuje w torbie, to później ta rotacja jest zamierzona czy niezamierzona, jest bardzo, bardzo trudna. Jeżeli chodzi o gęstość komórek śródbłonka, nie obserwowaliśmy utraty. Natomiast co ciekawe, bardzo istotne i statystycznie istotne, czyli bardzo duża poprawa w VF14, w tym teście satysfakcji pacjentów. Pacjenci ci wypełniali kwestionariusz, rzeczywiście ta poprawa w stosunku do pozabiegu, czyli z 60 punktów do 92-94 po zabiegu średnio, to wielu pacjentów było maksymalną ilość punktów miało przyznanych, po prostu byli bardzo zadowoleni z implantacji tej soczewki. Nawet mi się zawiesiło już.
i poczucie kontrastu. To jest też to, co w tych soczewkach poprzedniej generacji M-Flexach, czy M-Flexach T, czy innych firm, bardzo wpływało na jakość życia tych pacjentów i na zadowolenie tego pacjenta. A tutaj w przypadku tych soczewek to poczucie kontrastu znacznie się poprawiało i również pacjenci nie skarżyli się na to, żeby te zaburzenia przeszkadzały im w codziennym funkcjonowaniu. Te soczewki trójogniskowe Rayon są dobrym rozwiązaniem dla pacjentów z zaćmą i starczowzrocznością, ale oczywiście ważna jest odpowiednia kwalifikacja, dobór pacjentów. Pozwala to znacznie poprawić jakość życia tych pacjentów i po prostu satysfakcja tych pacjentów jest wysoka. Ale co zrobić, jeżeli pacjent ma również niezworność? I tutaj pokazuję te drzewka, dlatego żeby pokazać, że jednak nawet niewielki astygmatyzm poniżej jednej dioptrii w zasadzie w soczewkach premium powinien być wyrównany. Oczywiście wiąże się to powyżej dwóch dioptrii, astygmatyzm rogówkowy może być soczewkami monofokalnymi korygowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast jeżeli mamy soczewki premium, również należy z pacjentem przedyskutować, bo to bardzo poprawia zarówno ostrość wzroku, jak i jakość tego widzenia. Oczywiście kalkulacja, tak jak przy soczewce Rayon Trifocal, zarówno soczewce tej bez nadatku torycznego, jak i storycznym nadatkiem, kalkulacja online, wyznaczamy punkty referencyjne, poziomy, wyznaczamy astygmatyzm. Do tego dla przypomnienia, jak kiedyś wyznaczaliśmy astygmatyzm metodami ręcznymi, igłą, pisakiem, miarkami różnego rodzaju, poziomicami. To się cały czas zmieniało. W 2009 roku, jak zaczynaliśmy, to oczywiście była tylko i do dyspozycji igła, to jest te pierwsze, te właśnie slajdy, to są z tych pierwszych szczepów igła, ale też jeżeli to było zrobione bardzo precyzyjnie, a robiliśmy to w lampie szczelinowej na siedząco u pacjenta, to można było osiągnąć bardzo dobry efekt implantacji. Tutaj jest pokazane, tu się nie otworzy ten film, niestety chyba się nie otworzy, nie. Jak to wyglądało, a w tej chwili już wiemy, że mamy automatyczne metody wspomaganie chirurga i tutaj również polecam, żeby jednak wykorzystywać te metody do pozycjonowania, ponieważ one bardzo mocno pomagają w pozycjonowaniu soczewki, w takim dokładnym umieszczeniu soczewki w odpowiedniej osi. Tutaj jeszcze tylko dla takiego porównania, ponieważ te efekty soczewki Rayon Trifocal bardzo dobre, bardzo duże zadowolenie pacjentów, u tych pacjentów, u których żeśmy wszczepili, a tutaj chcę pokazać tylko satysfakcję pacjentów w 2017 roku, taką odległą, pokazaną w takich dwóch grupach pacjentów z nadatkiem plus 3 i plus 4. A jak wiecie, soczewka Rayon Trifocal jest jakby pomiędzy tym i też wydaje mi się, że dzięki temu, że firma Rainer posiada taką możliwość, to raz, a dwa, chęć do tego, żeby wszystkie nowości jakby adoptować i sama kreować, to te badania, które one były oczywiście dostarczone do firmy, również pokazały, że zarówno ta plus 3, jak i plus 4 w tych grupach, ta nieskorygowana ostrość wzroku, zarówno dodali, skorygowana dodali, była bardzo dobra już od pierwszego dnia, aż do tych 48 miesięcy, czyli do 4 lat po zabiegu, taka analiza była robiona, również do bliżej, zarówno skorygowana, jak i nieskorygowana, ta efektywność, czyli ta efektywność, czyli pooperacyjna, nieskorygowana ostrość wzroku dodali do tej przedoperacyjnej skorygowanej, była większa od jeden współczynnik efektywności. On również jest bardzo wysoki w przypadku soczewki trójogniskowej. Natomiast tutaj ewidentnie widać, że poczucie kontrastu było zdecydowanie niższe i to zarówno w tych z dodatkiem plus 3, jak i plus 4. Być może, jeżeli byłoby to w jednym oku plus 3, w drugim plus 4, to wtedy to poczucie kontrastu byłoby mniejsze. Tutaj mamy również korelację pomiędzy tymi soczewkami, jak to wyglądało. Oczywiście współczynnik korelacji bardzo, bardzo wysoki. To pokazywało również, że te soczewki bardzo dobrze sprawdzały się
przy odpowiedniej doborze pacjentów. A jak Państwo wiecie, jeżeli się wykonuje pewne badania, pewne obserwacje u pacjentów w podobnej sekwencji jak przy badaniach klinicznych, czyli dobieramy odpowiednich pacjentów, nie jest to nie wszystkich pacjentów, którzy chcą u nas, chcą jakby się mieć wszczepioną soczewkę, stosujemy ścisłe kryteria, to ten efekt pooperacyjny jest zdecydowanie lepszy. Czyli starana selekcja pacjentów, wiedza na temat budowy soczewki, właściwy dobór soczewek, czy dodać cylinder, czy nie, czy bez cylindra wszczepić soczewkę, technika operacyjna, oczywiście pozycjonowanie soczewek, przyłożenie się do zabiegu i oczywiście powikłania, które zawsze się mogą zdarzyć, należy starać się wyprowadzać od razu. I pamiętać o tym, że soczewki trójogniskowe zwiększają poziom niezależności od okularów i zadowolenie pacjenta.